Za nami Cross Duathlon Hotel Polanica Resort & Spa. Była to pierwsza tego typu impreza sportowa organizowana w Polanicy Zdroju, urokliwej miejscowości położonej w Kotlinie Kłodzkiej. Staraliśmy się razem z miastem, aby była to impreza, która będzie się wpisywać w taki ogólny trend dotyczący Polanicy jako miasta fit. Polanica też znana jest i częściowo z Mike Maratonu i już na przykład jest Puchar Polski Nordic Walking. Tak więc też, żeby ten bieg jakby tutaj doszedł, dwie dyscypliny sportu, żeby to połączyć i wtedy fajnie, ponieważ pokazujemy się jakby wszędzie, tak? Pokazujemy się na lejkach i Parku Zdrojowego i też pokazujemy wszystkim, jakie są tutaj fajne, ładne trasy w górach powyżej Polanicy, w Górach Bystrzyckich. Kierowana głównie do młodych ludzi, ale jak pan sam widzi, startują tutaj przekrojowo zawodnicy od takich całkowitych juniorów poprzez myślę, zawodników, którzy traktują bardzo poważnie te zawody. Chcielibyśmy, żeby to miało wręcz nawet charakter wielopokoleniowy. I na mecie. Ale sprint to jak Usain Bolt całkiem. To jest właśnie fenomen maratonów i imprez tego typu, że startują obok naprawdę zawodowców kompletni również amatorzy, również ludzie starsi, dzieci. Świetne to jest. Jest super. Jestem strasznie zmęczony, ale opłacało się. Konkurowanie z takimi dorosłymi zawodnikami chyba nie jest lekkie. Nie, jest super. Można się zmierzyć od siebie z lepszymi. Są tu dużo lepsi ode mnie zawodnicy. Miałem taki plan właśnie, ja chciałem tylko przebiec ten dystans, żeby się czuć spełniony już. A jak byś zachęcił innych twoich rówieśników do tego, żeby odeszli od komputerów i zajęli się sportem? Niech pójdą biegać na bieżnię. Nie dość, że schudną, to jeszcze zdrowi będą. Tak, 56 minut i 45 sekund. Jest na mecie zawodnik z numerem 10. Paweł, no pierwsze miejsce chyba cieszy. No, na pewno, jestem bardzo zadowolony z walki, z rywalizacji. Pierwsze miejsce wiadomo cieszy, ale najważniejsza jest zabawa i przyjemność z jazdy i z biegu i to mnie najbardziej cieszy. Świetny pomysł na promowanie kolarstwa, na promowanie biegów, na promowanie miasta. Jak najbardziej, ja popieram takie imprezy, uczestniczę w takich. Staram się w triatlonach, ale pływanie jest moją mocną stroną, więc taki duatlon jest dla mnie idealny. Uwielbiam jazdę po górach, bieganie po górach, więc mi się to podoba. Bardzo fajna trasa, powiedziałbym, dla każdego. Niezbyt wymagająca technicznie, a bardziej kondycyjnie. Świetna. Pomysł bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu. Tutaj macie właśnie dużo dobrych warunków, które pomagają właśnie w organizacji takich imprez. Bo i taka impreza, prawdę mówiąc, na płaskim terenie nie jest tak ciekawa jak na właśnie takim górzystym, wymagającym terenie, gdzie tutaj dużo przetasowań się zaczyna od samego biegu. Bo przeważnie w jakichś płaskich biegach szosowych to kto jak szybko wystartuje, tak przeważnie wracam do mety. A tutaj trzeba być jednak wszechstronnym zawodnikiem, żeby tutaj w czołówce biegnąć i dawać radę sobie w tym ciężkim terenie. Fantastycznie. Dałam radę, udało mi się tu dojechać, nie wierzyłam, że dobiegnę, mimo że to dystans mini, ale bez żadnego przygotowania, bo miało mnie tutaj nie być, przejechałam z moim synem i jestem szczęśliwa, dziękuję. Pomysł jest świetny, przygotowanie ze strony organizatorów bardzo dobre, bardzo fajne pakiety startowe, trasa przygotowana świetnie, dobrze oznakowana. Oznakowana z czołkami, taśmami,
nie było szans, żeby się zgubić. Cała przyjemność po naszej stronie, czyli po stronie zawodników. Impreza, którą organizujemy po raz pierwszy, sądzę, że przynajmniej mamy taką nadzieję, że się na trwałe wpisze jako impreza cykliczna, już właściwie trzecia, która ma miejsce w Polanicy, oprócz bike maratonu i mistrzostw Nordic Walking. Chcielibyśmy, aby ten cross duathlon był taką trzecią masową imprezą, która będzie postrzegana jako, no, jako wizytówka Polanicy.